O mój Boże, chyba nie umarłem naprawdę. To znaczy, moje ciało jest martwe, widzę je pod sobą, ale ja unoszę się w powietrzu. Patrzę w dół i widzę moje ciało leżące na szpitalnym łóżku. Wszyscy dookoła mnie myślą, że jestem martwy, ale nie jestem. Chcę krzyczeć, hej, wcale nie jestem martwy. To niewiarygodne. Pielęgniarki przykrywają mi głowę prześcieradłem. Ludzie, których znam, płaczą. Powinienem być martwy, ale wciąż żyję. To dziwne, ponieważ moje ciało jest całkowicie martwe, podczas kiedy ja poruszam się nad nim. Ja żyję. To była opowieść pacjenta doktora Michaela Newtona, którego dusza była dość młoda, jeszcze nieprzyzwyczajona do powtarzającego się cyklu narodzin, śmierci i ponownych narodzin. Po kilku chwilach pacjent oswoił się z sytuacją i doktor szybko przeniósł go z poziomu podświadomości na poziom nadświadomości. Teraz już był gotowy, aby opowiedzieć o świecie duchowym. Unoszę się wyżej. Wciąż dryfuję. Odwracam się, by spojrzeć na moje ciało, jakoby oglądam film, ale to ja w nim gram. Lekarz pociesza moją żonę i córkę, moja żona szlocha. Próbuję dostać się do jej umysłu, chcę jej powiedzieć, że mam się dobrze, ale ona jest tak bardzo pogrążona w żalu, że nie potrafię się przez niego przebić. Chcę, żeby wiedziała, że już nie cierpię, uwolniłem się ze swojego ciała, już go nie potrzebuję i że będę na nią czekał. Chcę, żeby to wiedziała, ale ona mnie nie słucha. O, a teraz się oddalam. W ten sposób pacjent, kierowany odpowiednimi poleceniami, wchodzi coraz głębiej w świat duchowy. Wystarczy, że jego mózg pracuje na odpowiednich falach. Dysponujemy ogromną dokumentacją, w której opisano doświadczenia opuszczenia ciała przez osoby bliskie śmierci, które doznały poważnych obrażeń w wypadkach. Osoby te przed podjęciem działań medycznych, mających na celu przywrócenie im życia, uznano za znajdujące się w stanie śmierci klinicznej. Dusze mają dość dużą zdolność opuszczania ciała gospodarza lub powracania do niego, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia, kiedy ciało umiera. A osoby, które tego doświadczyły, mówią o unoszeniu się nad ciałem, zwłaszcza w szpitalach, i możliwości obserwowania podejmowanych przez lekarzy prób reanimacji. Po powrocie do życia wspomnienia te z biegiem czasu bledną. Jakie są podobieństwa pomiędzy wspomnieniami z życia po śmierci osób, które doświadczyły przebywania poza ciałem w wyniku chwilowego urazu fizycznego, a wspomnieniami osób poddanych hipnozie i przypominających sobie swoją śmierć we wcześniejszych wcieleniu? Zarówno jedni, jak i drudzy mówią o dziwnym unoszeniu się w pobliżu swojego ciała oraz o dematerializowaniu się przedmiotów, których próbowali dotknąć. Jedni i drudzy mówią o frustracji, jaką odczuwali, mówiąc do osób żyjących, których w ogóle na to nie reagowały. Jedni i drudzy mówią, jak czuli, że coś próbuje odciągnąć ich od miejsca, w którym umarli, oraz o tym, że w tym stanie nie odczuwali lęku, a raczej odprężenie i ciekawość. Wszyscy mówią o euforycznym poczuciu wolności i otaczających ich jasności. Niektórzy mówią o lśniącej bieli, która otacza ich w chwili śmierci, natomiast inni o tym, że widzieli tę jasność w pewnym oddaleniu od ciemnej przestrzeni, przez którą byli przeciągani. Doświadczenie to często porównuje się do przechodzenia przez tunel i właśnie takie określenie jest już powszechnie używane. Hollister Rank, który jest medium i w swojej książce Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o życiu po śmierci, mówi o tym, że po śmierci znikają wszelkie ograniczenia natury fizycznej.
Wydaje się, że to oczywiste stwierdzenie, jeśli wciąż pod uwagę bierzemy to, że duchy nie mają fizycznej powłoki tak jak my. Zastanówmy się jednak, co to właściwie oznacza. Ciało fizyczne, które za życia definiowało człowieka, nie istnieje po śmierci. Dla przykładu, autor komunikował się z duchami, które choć na ziemi straciły wzrok, potrafiły szczegółowo opisać, jak wygląda ich najlepszy przyjaciel. Rozmawiał ze starą kobietą, która przed śmiercią cierpiała na chorobę Alzheimera, a ze światów z satysfakcją zakomunikowała swojej wnuczce: teraz znów jestem zdrowa. Pewien młody człowiek, który po wypadku był sparaliżowany jako duch, biegał po biurze, pokazując rodzicom, że nie jest już przykuty do wózka. Autor widział radość w oczach matki, kiedy duchy jej córki oznajmiły, że dręczącą dziewczynę za życia emocjonalne rozterki teraz nie mają już znaczenia. Po śmierci znikają wszelkie ograniczenia natury fizycznej. Po śmierci odzyskujemy wszystko, co utraciliśmy. Tak, to prawda, że po śmierci spotykamy się z ludźmi, których kochaliśmy na ziemi i będziemy mogli kontynuować łączące nas relacje. Duchy pokazały jednak, że po zakończeniu ziemskiego żywota odzyskamy znacznie więcej. Dzieci wrócą do rodziców, których być może nigdy nie spotkały na ziemi w wyniku przedwczesnej śmierci albo z innych powodów. Złamane obietnice ojca, zagubionego w nałogu, w zaświatach zostaną naprawione. Innymi słowy, wszystko, co utraciliśmy lub czego nigdy nie doświadczyliśmy, miłości, więź czy poczucie bycia kompletną istotą, ostatecznie do nas wróci. Po śmierci myśl zyskuje moc twórczą. Wyobraź sobie świat, w którym każda myśl tworzy rzeczywistość. Opowiadając o tym, jak wygląda życie po śmierci, duchy kreślą właśnie taki obraz. Mają zdolności tworzenia rzeczywistości i komunikowania się natychmiastowo, wyłącznie za pomocą myśli. Myślenie nie jest tu więc etapem planowania, lecz działaniem. Po śmierci wszystko, co istnieje i kiedykolwiek istniało, trwa wiecznie. To być może najtrudniejsza do zrozumienia koncepcja związana z życiem po śmierci. Nie istnieje tam przeszłość, teraźniejszość ani przyszłość, przynajmniej nie w naszym rozumieniu. Dusze spotykają się w obecnej rzeczywistości. Nie przesiadują one w przeszłości, ani nie musimy ich szukać w przeszłości. Są tu i teraz. Zarówno one, jak i ty istniejecie tu, w nieskończoność teraźniejszości. Tu i teraz. Jeżeli dusza jest w szoku z powodu niezakończonych spraw, zazwyczaj pierwszą istotą, którą widzi tuż po śmierci, jest jej przewodnik. Ci mocno zaawansowani w swoim rozwoju nauczyciele duchowi są przygotowywani, żeby wziąć na siebie ciężar początkowej frustracji, którą wywołała przedwczesna śmierć. Newton w swojej książce wspomina, że przewodnicy nie zachęcają dusz do pełnego przepracowania nieprawidłowego procesu myśleniowego u bram od świata duchowego. Istnieją właściwe momenty i miejsca na szczegółową analizę wniosków karmicznych, które płyną z lekcji, jaką były minione życia i śmierci. Świat duchowy dla wędrujących duszy przede wszystkim jest miejscem wyjątkowego spokoju. Choć w pierwszej chwili może się wydawać, że tuż po śmierci jesteśmy sami, to nie jesteśmy odizolowani ani pozostawieni bez pomocy. Każdy z nas przez bramę do świata duchowego przeprowadzają jakieś siły niewidzialnej, inteligentnej energii. Nowo przybyli mają niewiele czasu, żeby się rozejrzeć i zastanowić, gdzie są lub co się z nimi na chwilę stanie. Nasi przewodnicy oraz wiele bratnich dusz i przyjaciół czeka na duszę w pobliżu bramy, żeby pokazać, że nas rozpoznają oraz żeby okazać nam miłość i zapewnić, że wszystko jest w porządku.
tak naprawdę ich obecność czujemy już od chwili śmierci, ponieważ nasze ponowne dostosowanie się do świata duchowego zależy od wpływu tych życzliwych istot na powracającą duszę. Większość osób mówi, że pierwszą osobą, którą spotkają w świecie duchowym, jest ich osobisty przewodnik. Po każdym wcieleniu możemy jednak spotkać naszą bratnią duszę. Przewodnicy i bratnie dusze to nie to samo. Jeśli na spotkanie duszy, która wkroczyła do świata duchowego, wychodzi dawny krewny lub bliski przyjaciel, przewodnik duszy nie musi być przy tym obecny. Stoi on gdzieś z boku i obserwuje sytuację. A co się dzieje, gdy dusza przeszła tą drogę i została cofnięta? Dr. Eric Pearl opisuje poród matki, a jednocześnie swoje narodziny, kiedy podczas porodu zaczęła ona słyszeć odgłosy ciężkich maszyn. Niezależnie jednak od jej osobistych wysiłków, odgłosy maszyn nie ustawały. Te dźwięki centymetr po centymetrze przesuwały się do góry, odbierając jej życie. Matka nie miała siły, by się temu przeciwstawić. Kiedy to sobie uświadomiła, zaszło coś szczególnego. Choć nie chciała umierać, nagle ogarnął ją spokój. Dźwięki sięgały wysokości mostka, odgłosy maszyn wypełniły głowę. W tym momencie matka zaczęła się wznosić. To nie ciało matki wznosiło się do góry. Matka odczuła, że wznosi się to, co nazywamy duszą. Dusza wznosiła się, przyciągana w sposób celowy przez określoną siłę. Matka przestała być świadoma otoczenia fizycznego. Porzuciła pokój, w którym odbywał się poród oraz dźwięki maszyn. Poruszała się ku górze, wznosiła. Choć nie miała przedtem wiedzy na temat życia po śmierci, ani też wiedzy duchowej, nie miało to większego znaczenia. Nie potrzeba duchowej wiedzy, by uświadomić sobie ten fakt, że esencja opuszcza ciało i wznosi się ku górze. Zrozumienie pojawiło się w jednoznaczny sposób. Matka pojęła, że choć opuściła całą znaną jej dotąd rzeczywistość, nie pojawiło się uczucie niepokoju. Było to zaskakujące odkrycie. Kiedy zaprzestała walki i pogodziła się z tym, co się wydarza, jej podróż mogła przebiegać swobodnie. Pojawiło się uczucie wszechobejmującego spokoju, ciszy i wolności od wszelkich światowych zobowiązań. Żadnych spraw do załatwienia, żadnych nagłych terminów, żadnych oczekiwań czy ścisłych granic. Zniknął lęk przed nieznanym. Krok po kroku roztapiały się napięcia, zobowiązania, ziemskie odpowiedzialności i role. Cóż za ulga! Tak wielka ulga! W miarę jak ten proces narastał, pojawiło się uczucie lekkości, a matka miała wrażenie unoszenia się. W miarę jak światowe, ziemskie obowiązki i sprawy rozpuszczały się, ona stawała się coraz lżejsza i wznosiła się na wyższy poziom. Matka osiągała kolejne poziomy i na krótko zatrzymywała się na nich, by zaczerpnąć stamtąd różnorodną wiedzę. W doświadczeniu matki nie pojawiały się tunele znane z przekazów innych osób, które miały doświadczenia podróży poza ciałem. Matka wspomniała natomiast doświadczenie spotkań z innymi. Nie byli to jedynie ludzie, były to inne byty, duchy i dusze tych, którzy opuścili już ziemskie, doczesne życie. Te dusze rozmawiały z matką. Słowo rozmowa, być może nie pasuje tu najlepiej, była to komunikacja niewerbalna, jednak tak precyzyjna, że nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do znaczenia przekazów. Tutaj wątpliwości nie istniały.
Matka pojęła, że istotą osoby jest jej dusza. Jest to jedyna rzecz, która trwa nadal, czy ma znaczenie po śmierci. Dusze jasno ukazują swoją esencję. Nie posiadają ciał ani twarzy, a jednak matka rozpoznawała je dokładnie. Fizyczne odzienie nie tworzy bariery, jak to się dzieje w życiu ziemskim. Ziemskie role i wydarzenia pozostały w pamięci osób bliskich, które kochały te dusze. Te wspomnienia pozostały w umysłach osób z otoczenia duszy, natomiast prawdziwa esencja osoby podlega transcendencji, przechodzi w inny wymiar. Matka zrozumiała, jak mało znaczy nasza fizyczna postać, nasze nawyki i maniery, którymi kierujemy się w życiu na ziemi. Pojęła, jak płytkie i powierzchowne jest przywiązywanie do odgrywanych ról i fizycznego wyglądu. Matka przebywała na poziomie, na którym uczyła się tego, by nie oceniać innych ludzi po ich fizycznym wyglądzie, nie zwracać uwagi na rasę czy kolor skóry, na ich przekonania czy wykształcenie. Mogła odkryć, kim naprawdę są te istoty, wejrzeć w ich wnętrze i skontaktować się z ich prawdziwą tożsamością. Na poziomie pierwszym poznała przyziemne dusze, które pozostawały jeszcze w powiązaniu z ziemią. Nie były one gotowe na opuszczenie ziemskich sfer. Miały trudności w oddzieleniu się od tego, co znane. Były to duchy, które nie dokończyły swoich zadań. Być może ich rola polegała w życiu ziemskim na opiekowaniu się chorymi lub ułomnymi osobami. Te duchy zatrzymały się na pierwszym poziomie. Mogły tam przebywać do chwili, gdy staną się już zdolne pójść dalej. Mogły to być też dusze osób, które doznały gwałtownej śmierci, czasami związanej z przemocą. W takich wypadkach ci ludzie mogli nie zdawać sobie sprawy z faktu, że umierają i że ich dusza unosi się, oddzielając od ciała. Takie dusze odczuwają nadal silny związek z poprzednim życiem i nie są gotowe, by podążać dalej. Jeśli nie rozpoznają faktu, że nie mogą nadal funkcjonować na tej planecie, że nie należą już do ziemskiego świata, do wymiaru doczesnego, pozostają na pierwszym poziomie, najbliższym poprzedniego życia. Wspomnienia matki, które dotyczą drugiego poziomu, pozostają mgliste, natomiast żywe są obrazy, które doświadczyła na poziomie trzecim. Kiedy dotarła do tego poziomu, doświadczyła ciężkich uczuć, odczuła smutek, gdy zorientowała się, że jest to poziom, gdzie przebywają dusze tych, którzy odebrali sobie życie. Te dusze przebywały w stanie zawieszenia, nie mogły poruszać się ani do góry, ani do dołu, nie miały żadnego kierunku. Wydawało się, że nie mają celu, czy mogły się kiedykolwiek znieść, by dokończyć ważną naukę. Matka nie mogła sobie wyobrazić, by te dusze nie mogły się dalej rozwijać. Być może potrzebują one więcej czasu, jednak dostatecznie odczuła, że są to tylko czcze spekulacje. Matka otrzymała także inne nauki, z którymi powróciła ze swej podróży. Zobaczyła, że żałoba po tych, którzy zmarli, jest bezużyteczna. Dusze tych, którzy odeszli, cierpiały wówczas, gdy na bólu koncentrowali się ich pozostali przy życiu bliscy. Te dusze potrzebują raczej radości, naszego zadowolenia z tego, że powróciły do swego domu. Nasz żal i żałoba są związane ze stratą, której my doznajemy. Tracimy kogoś, kto zajmował ważne miejsce w naszym dotychczasowym życiu. Zorientowała się ona także, że czas życia na ziemi jest niczym pstryknięcie palcami. Stanowi drobny błysk w wiecznym istnieniu świadomości. W istocie zawsze wszyscy jesteśmy razem, zarówno ci żyjący w ciele, jak też poza ciałem. Tak to naprawdę wygląda z perspektywy kosmicznej. Matce ukazała została również kolejna prawda. Ludziom na tej ziemi przydarzają się rzeczy straszne i przerażające.
Niewinne dzieci są zabijane, dobrzy ludzie cierpią na przewlekłe choroby i umierają. Inni doznają poważnych urazów i deformacji ciała. Nie jest to jednak błąd Boga, to są po prostu nasze lekcje, które mamy przejść. Są one częścią boskiego planu, a my, na poziomie duszy, wyraziliśmy na nie zgodę. Są to nauki niezbędne dla naszego rozwoju i dalszej ewolucji. Jako ludzie uczymy się od siebie nawzajem. W szerszym ujęciu te wydarzenia znajdują się w obszarze decyzji i wyborów określonej osoby. To ona sama podejmuje działania i wchodzi w rolę, która jest pewną realizacją scenariusza. Kiedy matka to zrozumiała, zorientowała się, jak niewłaściwe jest stawianie pytań typu: jak Bóg mógł na to pozwolić? Stopniowo matka uświadomiła sobie, że mknie po powierzchni podobnej do ścieżki czy drogi. Po obu jej stronach znajdowały się znajome dusze, przyjaciół, krewnych i innych osób znanych jej z wielu żywotów. Te dusze przybyły, by matkę przyjąć, przywitać i upewnić się, że wszystko jest w porządku. Towarzyszyło temu niemożliwe do opisania uczucie pokoju i błogości. W odległym krańcu drogi matka spostrzegła światło, przypominało słońce. Jego blask był tak potężny, że obawiała się, że jej oczy zostaną spalone. To światło oślepiło swoim pięknem. Nie mogła odwrócić oczu od promieniowania. Nieoczekiwane zbliżanie się do tego promieniującego centrum nie sprawiało jej bólu. Subtelny blask światła wydawał się znajomy, a nawet przyjemny. Matka została otoczona poblaskiem i zorientowała się, że światło było czymś znacznie więcej niż zwykłe promieniowanie. Było ono centrum najwyższej istoty. W ten sposób matka osiągnęła poziom światła, które jest obdarzone wszechwiedzą, bezwarunkową miłością i bezwarunkową akceptacją. Matka wiedziała, że dotarła do domu. Tu należała od zawsze. Było to także źródło, z którego pochodziła. Po chwili matka dowiedziała się, że zostanie skierowana z powrotem na ziemię. Nie chciała jednak powracać. Było to zabawne. Początkowo matka walczyła ze śmiercią, sprzeciwiała się jej. Teraz natomiast nie chciała powracać do fizycznego życia. Odnalazła wspaniały spokój. Znalazła w nowym, bezpiecznym otoczeniu, otrzymała nową wiedzę, spotkała starych przyjaciół. Chciała pozostać tutaj na zawsze. Dlaczego miałaby powracać? W odpowiedzi na jej milczące prośby nadeszła informacja, że nie zakończyła swoich zadań tu na ziemi. Musiała powrócić, by zająć się wychowywaniem swego dziecka. Jej podróż poza ciałem miała między innymi ten cel, by matka mogła nauczyć się, jak robić to we właściwy sposób. Wszystkie opowiedziane sytuacje mają dużo wspólnych elementów. Każdy z nas kiedyś doznawał i dozna w przyszłości wędrówki własnej duszy. Ten proces jest nieunikniony, jednakże to od nas zależy, jak go przejdziemy. Dlatego warto odkrywać siebie, przerabiać życiowe lekcje, żebyśmy mogli śmiało narodzić się na nowo z nowymi zadaniami.